Dziękuję. Że pan pytanie. Na tym suchodole, czy nie lepiej zrobić ruch jednostronny, zwężenie z jednej strony i porządnie to zabezpieczyć? Bo ja tam widziałem dzisiaj te światła, tam mrugają. Wie pan, jak się ciemniej trochę zrobi, to te światła też, bo ja też jechałem tutaj i faktycznie one może tak nie są widoczne, ale podejrzewam, jak teraz pojadę z powrotem, to pewno chyba będzie inaczej. To, wiem, to za bardzo nic nie daje, bo to jest zwężenie obustronne. Chodzi o to, żeby się tam... Nie pan, chodzi o to, żeby nie wjechały naraz dwa ciężarowe samochody. O to chodzi. Tylko do tego dochodzi, że dwa osobowe tam się mieszają i po prostu... No jak coś na styk idzie, no to wtedy nieraz jest tak, że proszę państwa, już wymienialiśmy tam akurat te odbojnice, no bo się okazało, że no... samochody co niektóre zahaczały tam, nie? No jak się dwóch wpakowało, widać gdzie jest pierwszeństwo z drugiej strony, ale no są tacy kierowcy, że... No. Dlatego ja proponuję, żeby to było zwężenie może jednej strony, jedna strona w ogóle zamknięta, znak porządny ostrzegawczy i wtedy już by się samochody dwa nawet posobowe nie miały. To się zda, organizacja ruchu i tak po prostu tak to tam, bo no, widzą to tak fachowcy, no ja nie chcę tutaj, pomimo tego, że byłem policjantem i tak dalej, też mam jakiś swój pogląd na to, ale ja nie mogę... No nie jestem tutaj, tym, który tutaj się miał tutaj. Dobrze, a drugie takie pytanie, czy jak my stawimy tam, jak to stawi tam rurę na tym moście, to znaczy to już będzie przepis, tak? Most tylko przepis. No można to tak nazwać, że to będzie przepis, nie? To będzie przepis, ale to nie będzie już tam żadnych kwestii ograniczeń ładunku, to już będzie można normalnie sobie tam z każdym ładunkiem wjeżdżać bez problemu. Proszę bardzo. To jest robione w ten sposób, że to nie jest rura, no to można, to kształt rury. To jest szalunek robiony w zależności od potrzeb. I tutaj na tym moście, gdzie jest kwinta, będzie tak samo robione, że nazwijmy to tą rurą, to będzie na szerokość flinty. I zalane. I wtedy się robią otwory zewnątrz. Ja takie projekty tutaj do zarządu przedstawiałem, jako mój kolega radny, ten starosta z innego powiatu robił. To faktycznie, że za milion zrobił dwa mosty bez ograniczeń, bez niczego i to zdaje egzaminy. Także bez obaw, żeby to było jakoś na przykład dławienie się. Nie. To jest po prostu zrobione tylko takie szalunek z rury, ale bardzo wielkie. Bardzo proszę, ja chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie panu radnemu Zielińskiemu i wrócić do budowy, przebudowy drogi w Gorzewie. Czy państwo otrzymali tych starokopii dokumentacji, o których wspomniałem? Nie dostaliśmy, byśmy musieli. Co prawda odpowiedź jest taka, że to nie są to żadne jakieś tam tajemnice czy coś, ale my byśmy musieli teraz biegać po wszystkich urzędach. Ja bym musiał być w Rogoźnie, musiałbym być starosty, bo myśmy dostali te odpowiedzi, że gdzie możemy sobie to znaleźć, nie? I dlatego ja nie starałem się już szukać, bo jak dostałem tutaj tą odpowiedź, którą komisja rewizyjna przedstawiła na ostatniej sesji, na przedostatniej sesji, no to myślę, no są mądrzejsi ode mnie, którzy sprawdzali, jeśli takie punkty zrobili, no to ja będę tutaj się bawił prokuratora i będę to wszystko sprawdzał, nie? No, dlatego dzisiaj się pytam, czy ten temat jest zamknięty. Jeśli jest temat zamknięty, to ja po prostu się wyłączam z działalności na temat tej drogi i siedzę cicho, no bo jeśli ja przedstawiam, że taki problem, to mówię, no ale panie szanowny radny, no przecież ten problem już z gminą jest załatwiony, no i teraz ani B, ani C, nie? I to tak się wtedy my wyglądamy, jak wyglądamy, nie? Jeżeli można, jeszcze było, przypomniało mi się akurat, przyszła te środki, które były w tym roku wygenerowane na powierzchniowe utrwalenie dróg, one przechodzą na następny rok, te ponad 300 tysięcy i w przyszłym roku ta firma będzie wykonywała to zadanie. To akurat przypomniało mi się to. Ja chcę tylko takie pytanie odnośnie tego łączenia tej drogi w Gorzewie, tam co ta nowa droga jest tą starą, no bo nie można tam liczyć na to, że w przeciągu tam 3-4 miesięcy będzie cokolwiek zrobione, tylko co zarząd dróg powiatowych zrobi, czy postawi za chwilę, no dajmy na to chyba 2 tygodnie, bo dłużej nie trzeba będzie czekać, z drugiej strony słupek, bo za chwilę będzie z drugiej strony taka sama dziura, jak jest jadąc od Ludą po prawej stronie, to za chwilę będzie po lewej. No to będzie podobne już zwężenie, jak jest na Suchodole. No i czy jakieś chociaż, no nie wiem, bardziej doraźne zaklejenie tych dziur, a nie takie jak dzisiaj widziałem, gdzie pełno wody jest, przyjechali, nalali w to smołę, zasypali grysem i za chwilę tego nie było. Tylko tyle, że samochodami roztrzaskali to na boki. No nie wiem, no czy nie ma naprawdę, żeby przywieźć jakieś chociaż 500 kilo jakiejś tam trwałej masy, wziąć to, wyasfaltować i zostawić, żeby do wiosny chociaż był jakiś spokój z tym?
No bo nie wiem, to co tam jest, no to tylko nadaje się do filmu chyba, bo nigdzie indziej śpi to samo. No, to znaczy przyznaję panu rację, faktycznie, przekażę to dyrektorowi. Ale dzisiaj to był taki apel, no, się w głowie. Ale słuchajcie, żebyśmy już no, się traktowali poważnie całkowicie, Krzysztof, no musisz zaprosić tutaj no, rządzącym gminą i rządzącym powiatem, bo czy doskonale wiesz, że jak my mówimy na temat tego odwodnienia, to przecież powiat stanął okoniem, że to jest sprawa gminy i nic więcej. Teraz tutaj będziemy słyszeć, że ma powiat i teraz co, no to my będziemy biegać tą i z powrotem. Nie no, no muszą władze usiąść się w końcu zdecydować, kogo to jest problem, nie? Bo za miesiąc się spotkamy i znów będzie problem, No i ja twierdzę, że już tak jak żydowskim handlem ku na ku albo coś tego, zróbmy to. Nie, bo to jest gminy. No jak jestem tutaj, nie, to jest powiatu, a to będzie cierpią. No. Ta droga tutaj, co mówisz właśnie, to jest fatalnie tam już się jedzie. Zresztą no, tam jak się wjedzie, zjeżdżą z tych, no to też się nadziałem na tą dziurę, no mówię, no kurczę, i też żeśmy o tym mówili, nie? No i co można tam, no trzeba się usiąść i rozwiązać. Proszę Państwa, jeżeli można jeszcze, żeby nie przedłużać. Proszę Państwa, ja też uczestniczyłem tutaj w tym spotkaniu, może nie do końca. I ja też podobnie to widzę, że to jest takie trochę z jednej strony i z drugiej strony i tak widzę i przecież na ostatnim zarządzie na ten temat w ogóle nie było mowy, proszę Państwa. Ja myślę, że naprawdę no trzeba usiąść i pewne rzeczy trzeba do przodu tutaj przenieść, no bo nie ma innej rady. No, to będzie takie tylko przekazywanie sobie pałeczki, ale to z tego nic nie wynika. Też jestem za tym, żeby się dogadać tutaj. Też myślę, że nie to, że na przekazuję to wszystko na ramiona samorządu, ale myślę, że tu jest kwestia tego, że trzeba by było naprawdę i z jednej strony, i z drugiej strony sfinansowanie, żeby ten temat naprawdę był już zakończony. To tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie. Może tego tak woli podsumowania. Szanowni Państwo, jeżeli kwestia chodzi Łaszczewca, to ten ruch odbiera też wody z innego. I tam jakiś ten punkt gmina, powiat istnieje, ale w przypadku punkt miejscowości Gorzewo jest stricte związany z drogą powiatową i z pasem drogi powiatowej. To co tam jeszcze ma gmina robić? Czy my też prosimy powiat, żeby nam gminne drogi odwadniał? No nie. Także no, tam nie ma moim zdaniem styku. Jest to woda stricte związana z drogą powiatową i to powinien powiecie zająć tym. Jeżeli mają pomysły na to, to chociaż mi powiedzą, niech mają pomysły, to może podsuniemy jakiś pomysł, ale w tym wypadku, bo to jest takie spychanie, nie wiem, to pierwszy urwie koło, a z drugiej strony nikt z powiatu tam nie jeździ, nawet drugi radny członek zarządu tędy nie jeździ do pracy, no to może to nie jest jego problem. No bo tak mam wrażenie, słuchając tutaj, to tak można to wywnioskować. Z drugiej strony pan radny powiatowy się pyta nas, co się dzieje w powiacie, jak jest tą drogą. I my tylko praktycznie byliśmy tylko partnerem, który miał dać pieniądze i mieliśmy dołożyć kawałek drogi, żeby były dodatkowe punkty, żeby było dofinansowanie. I z tego żeśmy się wywiązali w 100%. Swoje punkty, czy mankamenty tej drogi żeśmy zgłaszali. Były albo nie były wzięte pod uwagę, na początku były, bo o drzewach korzenia żeśmy mówili od samego początku, także to się udało wywalczyć, ale członkiem komisji przetargowej pani Wójta i ja nic tu z radnych nie był, także trudno nam powiedzieć, co oni wpisali, kto się pod tym podpisał, kto to odebrał. Kto wziął na siebie odpowiedzialność odbioru tej drogi? Szanowni Państwo, po prawej stronie już jest dziura na tym asfalcie. I mamy taką warstwę asfaltu, nie wiem, 4-3 cm, już jest odparzenie dziura. Miało być 7 plus 5. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, jak to jest zrobione. Jeszcze jakieś pytanie takie? Dziękuję, przechodzimy do kolejnego. Dziękuję radnym powiatowym.